kolejnych miastach pojawiają się pojemniki na zużyty olej. Można go wyrzucić do specjalnego kosza, choć większość osób tego nie robi. To jeszcze rzadkość, ale urzędnicy liczą na to, że pomoże odzyskać kolejny rodzaj odpadów. Te ilości, które zbieramy, one na pewno daleko odstają od rzeczywistości. Przykładem mogą być odpady biodegradowalne, których zbieraliśmy, kuchenne tak naprawdę, których zbieraliśmy około 20 ton na miesiąc po wyposażeniu nieruchomości jednorodzinnych w dedykowane specjalnie pojemniki. Ilość odpadów kuchennych wzrosła 10-krotnie. Teraz olej po smażeniu zamiast wylewać do zlewu można zlać do butelki i wrzucić do odpowiedniego kosza. Na razie olej nie trafia jeszcze tam, gdzie powinien. Do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i tam powinniśmy móc przywieźć taki olej i go bezpiecznie zostawić, bo olej wyrzucony do innych odpadów, na przykład do odpadów papierowych czy do odpadów pożyw sztucznych, powoduje bardzo zanieczyszczenie całego strumienia odpadów i powoduje to, że w konsekwencji te odpady nie mogą zostać poddane recyklingowi. Wylewany do zlewu zapycha rury, bo jest bardzo tłusty. W Tychach stanęło właśnie 100 takich pojemników. Tutaj to nowość, ale od ubiegłego roku taką możliwość pozbycia się oleju mają mieszkańcy w Czerwionce-Leszczynach. Widzimy, że to jest możliwość, z której mieszkańcy chętnie korzystają. W ubiegłym roku z pojemników, które znajdują się na terenie naszej gminy, odebrano 459 kg oleju. Taka zbiórka odbywa się co 3 miesiące i ze zbiórki na zbiórkę widzieliśmy, że to zainteresowanie było większe. Zebrany olej jest transportowany do Czech, gdzie przerabia się go na biopaliwo wykorzystywane w przemyśle samochodowym i lotniczym. Aktualnie w Polsce stoi około 650 takich pojemników, z których pozyskuje się tonę odpadów miesięcznie.